Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku pokażemy Wam, jak nabierać oczka na druty. Tutaj mamy dwa druty, to są dziesiątki, czyli dosyć grube druty. I pokażemy właśnie, jak trzymać włóczkę, jak zrobić pierwsze oczka, pierwszy rządek, w których potem będziemy robić oczka. To są dwa druty z taśmą albo z kabelkiem, w zależności od nomenklatury. I właśnie najlepiej szczególnie na długie robótki mieć druty połączone ze sobą. Wtedy możemy zmieniać ten kabelek, odkręcać, on jest odkręcany i wtedy możemy robić dosyć długie robótki, takie na przykład jak szaliki. I tutaj mamy nasz kłębek, wszystkie parametry tutaj się znajdują. 8 do 10, jeśli chodzi o grubość szydełka lub drutów. I szukamy sobie początku. Tutaj mamy właśnie dziesiątki. I na sam początek możemy odłożyć sobie druty na bok i robimy pierwsze oczko, pierwszy węzełek w ten sposób, przekładając pomiędzy palcami, czyli dookoła dwóch palców, dookoła wskazującego i środkowego, robimy precelek. Tak wygląda precelek. Standardowy precelek, jeszcze raz to zrobimy, czyli owijamy dookoła dwóch palców wskazującego i środkowego i następnie rozciągamy, w ten sposób powstaje precelek. I teraz wkładamy drut właśnie w ten precelek, pod ten łuczek, który przebiega poniżej poniżej prawej strony tego precelka. To się nie liczy jako oczko, to jest taki początek, pierwsza pętelka. I mamy z jednej strony końcówkę, z drugiej strony dalszą część kłębka, dalszą część naszej nitki. To jest końcówka i teraz robimy oczka na końcówce. Czyli kolejne pętelki będziemy nabierać z końcówki. Przesuwamy sobie tę troszeczkę dalej. I mniej więcej tyle sobie nabierzemy, aż do samego czubka. I to jest bardzo ważne, w jaki sposób będziemy teraz trzymać, między którymi palcami będziemy trzymać włóczkę. Jeszcze raz może powtórzymy cały ten proces, czyli robimy sobie precelek. Można też zrobić wersję bez precelka, czyli przełożyć tą pierwszą pętelkę pomiędzy palcami, wyciągnąć właśnie stąd, z tego miejsca. I teraz układamy włóczkę w palcach. Dookoła wskazującego, teraz resztę trzymamy piątym i czwartym palcem. Tutaj jest ta długa część, końcówka prowadząca do kłębka i tą końcówkę chwytamy kciukiem. Ona idzie nad kciukiem i potem przychodzi pod kciukiem, po czym dołącza do reszty i jest trzymana z drugą końcówką, czwartym i piątym palcem. Tak jak widzicie, czyli mamy jedną końcówkę znad drugiego palca, znad wskazującego, a drugą spod kciuka. I teraz przekładamy drut pod kciukiem, pod tą częścią i nabieramy na drut ten kawałek, który przechodzi nad palcem wskazującym. To jest nasze pierwsze oczko, pierwsza pełnoprawna pętelka. I znowu ten sam układ, pod kciukiem przeciągamy nad tą nitką, która idzie z ponad naszego wskazującego palca i kolejna pętelka znajduje się na drucie. I znowu mocno naciągamy wszystkie nitki nad palcami i nabieramy pętelkę.
właśnie już mamy 3 pętelki na szydełku. Najlepiej, kiedy te nitki są mocno naciągnięte, ale lepiej, żeby mocno ich nie zaciskać, bo wtedy nie wbijemy kolejnego druta, robiąc oczka właśnie z tych pętelek. I jeszcze jedna, robiona w taki sam sposób, jak pozostałe. I możemy sobie jeszcze jedną zrobić. Mamy dużo miejsca aż do samego czubka drutu. Została nam coraz krótsza końcówka. Jeszcze jedna. I ciągniemy za dłuższą końcówkę, żeby zamknąć pętelkę. 5, 6, 7, 8, 9. Z pierwszą pętelką mamy 9 pętelek nałożonych na drut. Na tym drucie spokojnie powinno się zmieścić 10. I jeszcze raz od nowa cały proces. Tym razem trochę szybciej będzie. Nie robimy precelka, tylko musimy sobie dłuższą końcówkę zostawić. To jest ważne. Nie robimy precelka, wyciągamy pomiędzy palcami pierwszą pętelkę. Zaciskamy. Układamy nitki pomiędzy palcami. Pomagamy sobie trzecim palcem w tym procesie. I teraz pod kciukiem wyciągamy pętelkę z końcówki, która idzie nad naszym wskazującym palcem i znowu pod kciukiem nad nitką z ponad wskazującego palca. I tak robimy sobie parę kolejnych pętelek. I mniej więcej na tym polega nabieranie oczek na drut. To jest pierwsza część naszego tutorialu. Będą jeszcze 2 kolejne. Zachęcam Was do oglądania naszego kanału oraz innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!